Siemanko, ja wiem, że jest weekend, ale okazuje się, że u uczestników ostatniej edycji Sanatorium Miłości sporo się dzieje. Tak na przykład Andrzej z Legiem, który w programie zarzekał się, że nie jest odpowiednim kandydatem dla Moniki i lepiej jeśli nie będą razem, chyba wyraźnie zmienił zdanie, bo nie tylko od kilku tygodni robią regularny objazd po śniadaniówkach. Ja to już się zaczynam zastanawiać, czy oni tam jakiegoś etatu nie załapali, tak często się tam pojawiają, oczywiście razem. A jak wiadomo, Andrzej oczywiście jest z Warszawy, ale Monika jest z Jęszczecina, także no trochę kilometrów jest. Poza tym para udzieliła nawet wspólnego wywiadu, w którym Andrzej miał powiedzieć, że ich przyjaźń rozwinęła się do tego stopnia, że to już chyba nie tylko przyjaźń. Monika była nieco mniej wylewna w tej kwestii i kazała osobie robiącej wywiad to zapisać, żeby Andrzej nie mógł się już tych słów wyprzeć. Ta informacja na pewno ucieszy wielu fanów, którzy byli wręcz oburzeni, że ta dwójka nie zaiskrzyła w programie i Andrzej odpuścił sobie Monikę na rzecz swojego kolegi z pokoju, Romana. Ale jak widać po programie, Monikę jednak ciągnie bardziej do Andrzeja niż kolegi z nadmorza, bo ze wszystkich uczestników ostatniej edycji ta dwójka zdaje się spędzać ze sobą najwięcej czasu. Nie wspominając oczywiście o naszej zaręczonej parze, czyli Natalii i Marku, którzy są obecnie nierozłączni. Co ciekawe, Marek, który w programie W pokoju był z Piotrem, wyznał w jednym z wywiadów, że jego i Piotra drogi po programie się rozeszły i obecnie najlepszy kontakt z sanatoryjnych kolegów ma z Romanem, co akurat jest o tyle zrozumiałe, że obaj panowie mieszkają w Trójmieście, więc po prostu najbliżej siebie. Natomiast Piotr podobno po programie miał nie kibicować uczuciu Natalii i Marka, więc ta dwójka się od niego odcięła. Ogólnie wychodzi trochę na to, że Piotr jednak był takim, jakim widzowie pisali, że według nich jest, chociaż w programie mocno się kreował na osobę samoświadomą i odmienioną. Jak wiemy, Piotr desperacko chciał wyjechać z sanatorium z jakąś panią u boku i kiedy Natalia, do której początkowo smalił cholewki, dała mu kosza, od razu przerzucił się na Anię z Olsztyna. Co jak wiemy, skończyło się zaręczynami tej dwójki na finale programu. Jak wiemy też już, ich wizje wspólnej przyszłości znacząco się różniły, Ania bowiem chciała spędzać miło czas na emeryturze, podróżując i przebywając wśród ludzi. Natomiast mężczyzna oczekiwał, że będzie czekać na niego w domu z obiadem. Po samym finale Piotr sugerował, że są za nią nadal w związku, wrzucając z nią wiele zdjęć. Ale jak później się okazało, Ania wyznała, że Piotr miał ją w programie oszukać, mówiąc, że mieszka w Piasecznie, pod Warszawą, co okazało się być nieprawdą, bowiem kiedy do niego pojechała, okazało się, że to nie miasteczko pod Warszawą, ale jakaś zapyziała wiocha pod tym miasteczkiem, gdzie są dwa domy na krzyż i jeden z tych dwóch domów miał być Piotra, a poza tym nic, żadnej infrastruktury, żadnej komunikacji, no po prostu nic tam nie było. I Piotr miał oczekiwać od niej, że będzie siedzieć w tej dziurze i czekać na niego, podczas gdy on 7 dni w tygodniu pracuje i wraca do domu wieczorami. Na to emerytka się nie pisała, więc wzięła swoje graty i wróciła do Olsztyna, proponując Piotrowi, że będą się spotykać, na co on miał się niby początkowo zgodzić. Teraz okazuje się, że nie tylko o dom na Zadupie poszło, ale także w Piotrze miał obudzić się ten policjant, którym, jak opowiadał w programie, był w pierwszym swoim związku, ale niby teraz zrozumiał i się zmienił i już nie był taki kontrolujący. Ania w niedawnym wywiadzie zdradziła, że kiedy jeszcze mieszkali razem na tej wiosce pod Piasecznem, Piotr zachowywał się właśnie jak policjant, kontrolując i wypytując ją o wszystko. Jakby miała sobie na tej wiosce z dwoma domami kochanka znaleźć co najmniej. Chyba że to jakieś zwierzę z lasu było, bo przecież nie było tam nawet komunikacji, więc ani nigdzie pojechać, ani co. W każdym razie to również miał wpłynąć na decyzję Ani o powrocie do Olsztyna i jedynie spotykaniu się z Piotrem, który miał deklarować jej, że się zmieni i że zrobi wszystko, żeby między nimi było dobrze i żeby mogli być razem.
I okazuje się, że kiedy Ania czekała w tym Olsztynie, aż Piotr się zmieni i jej to udowodni, pewnego dnia wysłał jej zdjęcia z nową laską, z którą leciał na wakacje na Rodos, pisząc jej, że jest teraz taki mega szczęśliwy i zakochany. Jej aż kopara opadła, bo nie zrywali ze sobą i totalnie się czegoś takiego nie spodziewała. Bo teoretycznie gość ją zdradzał i jeszcze się tym chwalił. To było dla Ani już ostatecznym dowodem na to, że wyprowadzka do Olsztyna była dobrą decyzją i ucieszyła się w sumie, że już nie będzie musiała Piotra oglądać. No bo miała być wspólna przyszłość, wakacje nad morzem, niespodzianki, kwiatki i udowadnianie jej każdego dnia, jak bardzo ją kocha, a tymczasem było za dupie, samotność, kontrolujący Piotr policjant i finalnie jeszcze zdradził ją z jakąś laską. Powiedziałabym, że kto by się tego spodziewał, ale dużo widzów akurat prognozowało to w komentarzach, pisząc przez cały sezon, że ich zdaniem zachowanie Piotra jest dziwne, nie jest normalne i że ich zdaniem w końcu wyjdzie szydło z worka i ta pani, która się skusi, będzie pluć sobie w brodę, że dała się omamić temu desperatowi. W każdym razie to już jest za nimi, a Ania ostatecznie potwierdziła, że nic ją już z Piotrem nie łączy i nawet napisała na jednym z forów fanowskich, że woli ten temat zostawić za sobą. Zresztą teraz czeka, aż przyjedzie do niej Mariola z USA, która tak naprawdę chce przyjechać do Huberta, ale Hubert jej nie zaprosił, więc przyjedzie do Ani, a z Hubertem będzie się spotykać i rozwijać ich związek. Bo Olsztyn i Siemianowice Śląskie to jest właśnie na tyle blisko, żeby spotykać się codziennie na randki. A później we wrześniu Ania jedzie z Mariolą do New Jersey pracować na czarno, co już wszyscy wiemy. Natomiast ciekawostką jest sama relacja Marioli z Hubertem, o których Ania mówi, że są razem i że są taką piękną parą, a Hubert ostatnio był na weselu u Władka B z Sanatorium Miłości 2 jako para Walentyny Kozioł z pierwszej edycji programu. I generalnie był nawet jakiś wywiad, w którym Walentyna mówiła, że oni się z Hubertem spotykają, bo mieszkają blisko siebie, na Śląsku, mają do siebie pół godzinki samochodem, więc żal się nie spotkać. Poza tym oboje twierdzą, że mają artystyczne dusze, z tym, że Walentyna poszła w ubrania, a Hubert w śpiew. Także zanim Amerykanka Mariola dotrze w końcu do Polski, do tego Olsztyna i stamtąd do Siemianowic Śląskich, gdzie mieszka Hubert, to może okazać się, że już jest za późno. Oczywiście może na czas jej pobytu w Polsce Hubert porzuci znajomość z Walentyną, ale Mariola będzie w Polsce tylko miesiąc. A później wraca do New Jersey, bo biznes is biznes, a Hubert przecież tam do niej nie poleci, bo boi się latania na długie dystanse, także sprawa ich związku może nie być tak oczywista, jak to się Ani z Olsztyna wydaje. Dajcie znać w komentarzach, jak myślicie, czy ten związek ma szansę na powodzenie, czy Hubert jednak nie zostawi Polski, a Mariola New Jersey i tyle z tego będzie. I dajcie znać, co myślicie o zachowaniu Piotra. Przeczuwaliście, że jego miłość do Ani tak szybko się skończy? Czekam na wasze komentarze pod filmem, a tymczasem bye bye miłej niedzieli.